Hej, cześć, witajcie, z tej strony Kilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry We Happy Few. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Jesteśmy oczywiście w naszej, powiedzmy, bazie. Nic tu się nie pozmieniało, żadne nowe save'y, żadne nowe update'y. Nic takiego na razie się nie dzieje. Co prawda próbowałem zrobić jedną rzecz, a konkretnie jeśli chodzi o Faraday's Workshop, próbowałem porozmawiać sobie z Faraday. Niestety nie za bardzo była, powiedzmy, zainteresowana rozmową jakąkolwiek, ponieważ była tam zasiedziona, czy zasiedziana, czy jakkolwiek inaczej by to określić, w jakichś sprzętach gdzieś tam z tyłu. O, boż. Wejdziemy tu sobie jeszcze raz. Właśnie, tu wchodziłem, w ogóle zauważyłem, że jego brat leży tu sobie. Nie wiem czemu, jako że jest chory. Jest w ogóle, nie wiem, dziwne. Może ostatnio... A nie wiem, co robiłem w sumie. No i ona tam siedzi cały czas. I kiedy klikam przycisk, to się zamyka. Klikam go ponownie. Tyle. Nie ma nic więcej. Nic, zero. Nie mogę tam wejść, nie mogę nic zrobić. Próbowałem w nią rzucać kamieniami, próbowałem robić jakieś inne rzeczy. Nic nie działa niestety. I to jest problem, ponieważ teoretycznie z tego, co patrzyłem, powinniśmy tutaj odbyć z nią rozmowę. Ona powinna dać nam sprzęt, dzięki któremu byśmy mogli wydobyć to coś dla niej. Niestety tak nie jest, dlatego w tym odcinku troszeczkę zmienimy, powiedzmy, reguły działania. I nie będziemy się skupiali na razie na misjach, ponieważ do tych niektórych misji potrzebuje rzeczy. A skupimy się w tym odcinku na przeszperaniu kilku domków, które chociażby były. Tu jest Toxic Waste, Joy Booth, Cozy Tea Park, Joy Booth, okej. I tu jest House. Więc musimy pójść sobie tu na wprost. No, w ciągu dnia niektóre telewizory są w ogóle wyłączone, bo... Co jest ciekawe... Oj, bo co jakiś czas oczywiście... Właśnie. Zapomniałem jednej rzeczy zrobić. A. Powinienem sobie to zażyć, bo oni nie lubią patrzeć, kiedy ktoś jest właśnie, kiedy ktoś nie jest zbytnio na radości, na joyu, tak? Więc musimy sobie łyknąć. Będę starał się trzymać ten poziom mniej więcej cały czas, bo oczywiście jest jakaś muzyczka, cały czas soundtrack jakiś jest, żeby nie było problemów. Mapeczka jeszcze. Tu jest O.D. Willy. Co to jest O.D. Willy? Już nie pamiętam. O.D. Willy. Aha, czyli mam mu dać jakiś psychotrofik, którego nie mam przy sobie. O. Okej. Jest niewidzialny. Nie wnikam. Dobra, wy się tu bawicie ślicznie. Brings a bouquet of flowers. Okej. Ciekawie. Czyli jeszcze jeden bukiet muszę wziąć. Plus jeszcze... A teraz znowu zrobiłaś przez chwilę dziwna muzyczka. Tu powinno być wejście. Oni chyba jak lukną, że wchodzę do domu komuś, to nie będzie za fajnie. A więc spróbujmy to zrealizować od tyłu. Gdzieś tu powinna być uliczka w lewo. Dokładnie tu. Dokładnie tutaj. I od tyłu powinniśmy móc sobie śmiało wchodzić. Co prawda nie wiem, czy są drzwi do tego domu od tyłu. Są. Take down. Nie wiem, czemu ona się tak spinała. Mimi, dobra. Flimsy cricket bat. To tu, to można wyrzucić dzięki temu. To tu. Flimsy cricket bat. Damage 3, damage 2. Właśnie. To jest coś, co może mi pomóc bardziej. Floor bag. Cleaver. Enhanced cleaver został odblokowany. No room in inventory. A normalny cleaver ile ma? Ma 2. Spróbujmy go zrobić. Tylko muszę sobie zrobić trochę miejsca w ekwipunku. Rotten potato, to sobie wwalimy. Tu jest zepsute jeszcze coś. Coś jeszcze będzie gdzieś zepsute. Kaczka. Tu jest kolejny grzyb. To można w sumie zjeść. Czemu nie? To można zrobić tak, to można zrobić tak. To można zrobić tak, to tak. Ktoś idzie do mnie.
To zajmuje więcej miejsca. O, teraz jestem bardziej podejrzany. To sobie poczekam tu chwilę, aż mi zejdzie ten cały stan. Bo teraz jestem taki, powiedzmy, pomiędzy, jakbym był trochę po dragach i widać to po mnie. Więc jednak nie chcę tego robić, zauważyłem, że nie za bardzo im się to podoba wszystko. Więc niech to sobie ładnie spadnie, kulturalnie. Okej, dobra. I teraz możemy się napić właśnie, mieć nasz wspaniały joy. Pick lock. Open. I teraz reverse polarity. Needs polarity device. Requires clever trap tool. Okej. TV. Nie za bardzo, nie za bardzo. Aha, mogę włączyć alarm, czego nie chcę robić w ogóle, bo jest to bez sensu. Tu ktoś wyjdzie, tu ktoś na bank będzie. Okej, tylko kaczki są w sumie. Dobra, nie wnikam. Mogę przeszukać sobie toaletę. Na górze czy ktoś będzie? Nie wiem. Czy tu coś będzie ciekawego? Pigułka, basic lockpick, proper suit. O! To jest mi potrzebne. To jest mi potrzebne, bo muszę temu kolesiowi, to znaczy kolesiowi, tym ludziom tam dać wtedy. Czemu mi nie założyło tego? Właśnie. Dziękuję. To tu, to tu. Nie mam na to zbytnio miejsca, co jest problematyczne. A nie, trochę będę miał miejsca, jak sobie to zrobię w ten sposób. O, proszę bardzo, fenomenalnie. I teraz to jeszcze tu. I proper suit. Teraz pytanie, proper suit to jest to samo co ja mam? Tak, proper suit, dobra. Bardzo fajnie, więc będę mógł teoretycznie to oddać. Co prawda nie chciałem oddawać swojego... Fab Frets. Co to jest Fab Frets? O! Impress everyone, even wastrels. Czyli mógłbym sobie coś takiego zrobić, dobra. Nie wiem co prawda, czy jest to jeszcze lepszy ubiór niż ten, który posiadam. Power cell. Musiałbym to wyłączyć. Dobra, wyłączymy to sobie, bo będę chciał się dostać na górę i zobaczyć, co tu ciekawego jest. Więc potrzebujemy clever trap tool. To będzie w narzędziach chyba. Clever trap tool. Aha, nie mam miejsca w ekwipunku. Zjemy sobie cokolwiek. Więc robimy to tak. Tu jest co? Power cell empty. To możemy wywalić śmiało. Clever trap tool. Trap tool. Boże. Disarm. Dobra, dziękuję. Ło. Nie chcę schodzić z tego dziwnego poziomu. Ziup. Dziękuję. Tu mamy kaczuchy, które nie wiem, czy w ogóle chcę. Bo nie pamiętam, do czego one były. Mam tyle teraz tych power celli, że na spokojnie. O, a tu się nie wyłączyło. Jakbym miał się tu dostać? O, chyba że... Po tym. Jestem po prostu geniuszem zbrodni. Search personal safe. Locked. A to okno mogę odblokować, to nie to. Okej. Teraz tak, slice of pie. A, czyli to jest to samo... O! Shock button. Okej. To brzmi sensownie. To brzmi bardzo sensownie. Really a stunning weapon. Okej, czyli mogę kogoś porazić bardzo fajnie. Still sleeping a poor man. Sleep reduces hunger and thirst 20% slower. Okej, czyli 20% mniej zabiera mi głodu. O, kolejny proper suit. O, to bym miał zadanie już wykonane. Tylko co wywalić? To jest moje pytanie. To mogę wyrzucić. Kaczki były do czego? Aha, do robienia hałasu, to nie potrzeba. Teraz tak, jakieś kamienie, coś. Trzeba się zastanowić, trzeba się naprawdę zastanowić. Co to jest? To jest cebula, to ją sobie możemy zjeść śmiało. Pióra sobie przeniesiemy tu. Coś, czego nie potrzebuję. Gilded beetle. Clever trap tool.
Duty Bandage. Tego nie używam aż tyle. Właściwie w ogóle tego nie używam. O, i Night Blooming też możemy wyrzucić. O, ktoś wejdzie i takie... O, kwiaty! I takie wow! O, to zajmuje mniej slotów nawet. No, trudno. A, i tu jest ten panel kontrolny tego wszystkiego. Loose Crew. Alkohol nie chcę. Dzięki. Nie chciałem. Tu jest jakiś sewing kit, alkohol sobie możemy... O! To możemy sobie wyrzucić śmiało. Charcoal też nie jest mi na razie potrzebny jakoś mega. To jest wszystko okej. Loose screw, dobra. Wszystko fajnie, możemy sobie stąd iść. I co, nie mam tego? Basic lockpick. Dobra. O, tu jeszcze jest jakaś książka. Szybkość ogłuszania. Ziup, dobra, do góry. Duty bandages. Nic, tu jest jeszcze jakaś książka. 2% szansy na... Na to, żeby NPC z kimś rozmawiał. Wardrobe, okej, tu nic. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic. Idziemy sobie stąd, szczerze mówiąc. Dobra, jesteśmy na naszym Joyu. Teraz kwestia jest taka, kolejny dom, gdzie by był? Tu, więc pójdziemy sobie tędy. Pójdziemy sobie tędy kulturalnie. Nie wiem co prawda, czemu ma służyć ten gaz po nocy, ale to ja już nie wnikam. I mamy też to główne zadanie, które mi się cały czas oznacza, jako żebym dał im te ubrania. I będę starał się to zrobić. Tu jest oczywiście policjant. Musimy iść... Wow! Musimy przejść calutkie miasto wzdłuż. Calutkie miasto wzdłuż. O wiele bardziej wchodzę, wolę wchodzić od tyłu... domu. Oczywiście. Boże. Holy shit. Nieważne. Cofnijcie sobie to, co powiedziałem o jakieś 10 sekund. Albo wytnijcie to sobie z pamięci. To ja tego nie mówiłem. Więc tak. Jeśli chodzi o domek, musimy sobie przejść całe miasto. Mój poziom joyu będzie całkiem okej. Look who's in the hurry. O, mogę sobie otworzyć auta. Nawet nie patrzyłem, nie zwracałem uwagi na to. Dobrze, teraz tak... Który? Tu jest na prawo jakiś domek. Tu jest domek, okej. Tylko teraz tak. Wprost tego nie otworzę. Czy ja tu przejdę? Nie ma opcji nawet. Szukać od tyłu jakiegoś wejścia. To jest coś, co ja lubię. Dobra. Dobra, tu nie ma nic. Dobra, spróbujemy wejść prosto od przodu. A, muszę zlockpikować go sobie, Dobra, a obok jest drugi, o, po drugiej stronie ulicy, ale można chyba od tyłu. Dobra, więc teraz tak, trzeba wziąć sobie Joya. Snug as a bug on a drug. On tu łazi. Chyba polazł na górę. Ała! Nie bij mnie. Dobra, śpijcie. Nie bierzcie sobie tego personalnie. No wszystkiego ok. Flimsy cricket bat. Ok. Dziękuję. Teraz tak, weźmiemy cię stąd, kulturalnie. O. Nie mogę bardziej, to rzucę cię na kanapę. Diseased. Aha, ty już sobie nie wstaniesz. No tak, diseased. A ty masz diseased. Okej. To mi się bardzo podoba. Fill container with tap. Trochę wody ze szczęściem będzie. Co tam? Okej, teraz tak. Dishwasher. A, rotten potato. To mnie interesuje. Bread. O. Jedzenie jakieś. To ewentualnie mnie interesuje. Wyrzucimy sobie granat. Stare bandaże. Chlebek sobie weźmiemy.
bo chlebek może być dosyć ciekawy. Jak z naszym poziomem najedzenia? Wysoki, to nie potrzebujemy na razie. Rotten potato to też nie potrzeba. W szafce może coś. Yum. Okej. Okay. To jest saltpeter. Tea leaves, nie za bardzo. Strange meat. Strange meat już nie ma miejsca, więc sobie coś jeszcze wyrzucimy. Sewing, kit, duct tape. Coś, czego nie potrzebuję. Teargrass grenade. A nie, bo to zajmuje tyle. No dobra, to niech sobie tu siedzi na razie. Okej, my szczęśliwi możemy sobie pójść, przeszukać. Shredded raincoat. Dobra, oni tu sobie bardzo ładnie leżą. Ha. Nie wiem, czy to jest od wszystkiego, czy nie. Dobra, spróbujmy. Zebrałem sobie to narzędzie, więc na spokojnie powinienem dać radę. Rozwalmy sobie to po prostu. Zasilanie dalej nie padło. O, okej, udało się. Trochę zbugować grę. Uwielbiam to. Okej, tu nie ma nikogo. First aid kit. Nie za bardzo potrzebny. O, idealnie. Zebrałem sobie jakiś dodatkowy. Teraz tak, duct tape. Tu jest duct tape. Steel survivor. Healing give more. Aha, czyli aktywuje się uzdrawianie 20% szybciej i daje 10% zdrowia więcej. Dobra. Rozmontujemy to, żeby nie było problemu. Jeszcze na górze jest jakieś fajne piętro. Tu mamy łazienkę. To sobie podbudujemy trochę poziom. O, przedawkowałem chyba. Bo zaczęło lecieć w dół, nie wiem czemu. Wszyscy mają tyle tych kaczuch w tych domach, o co chodzi? No i tu jest jeszcze jeden poziom. Tu ktoś chyba śpi. Nie? Steel hammer pipe. No i to ma obrażenia. Berserk bomb. Ciekawie. Berserk bomb, tak? Skoro tak powiadasz, to teraz tak, coś mógłbym wyrzucić zapewne. Duty bandages. Berserk bomb. Makes people very nearby go berserk. Berserk people attack anyone who's not berserk. Okej, to jest fajne do dywersji. To jest mega fajne do dywersji. To jest naprawdę fajne do dywersji. Więc wyrzucimy sobie to, przerzucimy sobie to. I weźmy sobie maskę. O, maska ma więcej slotów. O, dobra, to dlatego. Wodę sobie przełóżmy w ten sposób, dobra. Aha, maski nie mogę teraz, bo nie mam tak jakby miejsca. O Boże, nie proper suit, to sobie wyrzućmy na razie. Weźmy sobie to. Weźmy sobie maskę tu, bo zajmuje dwa sloty i weźmy sobie proper suit. O, okej. Teraz tak, nie chcę spać na razie, tylko chciałbym to zabrać. Nie mam miejsca, znowu, to moje miejsce. Mixing powders, nie, dziękuję na razie. Wezmę sobie to, bo się bardziej przyda. Ktoś tam śpi w ogóle. Basic lockpick. Dobra, tu nie potrzebuję już chyba nic. Jeśli chodzi o fanty. O, już jest jakaś książka. Zmniejsza obrażenia otrzymywane o 2%. Dobra. Jest całkiem sensownie. Metal bits. O, nie mam picia. To mogę się napić, bo czemu nie w końcu. Tu mam jakiś tap water. A teraz moje szczęście jest lepsze. Właśnie. Dobra, więc tak, skoro przejrzeliśmy sobie cały ten domek i nie ma tu większego problemu. Open truck. A mogę się tu schować? Very nice, very nice. Ktoś chyba tu na górze chrapie. Takie moje skromne wrażenie. Też było wejście od tyłu.
Take down! Unconscious, okej. Ktoś jeszcze tu chrapie, więc trzeba iść zobaczyć, kto. To jest... Lockpick. Muszę coś zjeść. Jabłko na przykład. Chlebek, ale nie, to jest jam. Take down! Back! Jocasta Unwin. Co jest? Zbagowałem się. Okej. Okay. Ty już nie wstaniesz. Też już nie wstaniesz. Okej. Okay. Tu już nie ma nikogo, nice. Dobra. Pięknie. Teraz mogę się wrócić na dół i przeszperać od dołu. Search wardrobe. Najlepiej jakbym znalazł, powiedzmy, powiększenie slotów, bo to by mi się bardzo przydało, nie ukrywam. Dobra, tu mamy szafeczki, których na razie nie potrzebuję. Weźmiemy sobie... Joy. Okej. Teraz tak, jeśli chodzi o pięterko. Co ty w ogóle przy sobie miałaś? Ciekawie. Lead pipe, o, ciekawie. Spacja. Shredded raincoat. Loose screw. Sovereign. Tu nic więcej. Jeśli chodzi o toaletę. Duty bandages, mogę sobie napełnić zbiorniczek. Co więcej, tu nic. W toalecie mamy kolejne brudne bandaże. Co przy niej? Przy niej mamy jabłko. Nie mam, mam pełny ekwipunek. Mamy książkę. Hostile on Inquisition forgot about you. Aha, czyli zapominają o mnie 10% szybciej. No niech będzie. Trochę gwoździ. Shredder raincoat. Kolejny. Niech sobie będzie. Oj, nie chciałem tego tak robić, ale co tam. Kolejna książka. Is this durability? Aha, wytrzymałość skraftowanych broni o 10%. Pięknie. Coś tam powolutku, powolutku. Jest kolejne dwa power cell'e, to jest masakra jakaś. Tu nie ma nic w sumie. Tutaj Sovereign, dobra. Rowan Berry Sovereign. To sobie wezmę. Fine linen, czemu nie? Polarity device, o. Mógłbym sobie polarity device zabrać, bo nie mam go. Brudne bandaże, bo Boże, tyle tych brudnych bandaży mam, że to jest coś. Alcohol metal bits. Dobra, na nic już miejsca nie ma. To sobie spadamy stąd, bo to jest wszystko przejrzane. Na spokojnie. Nie za bardzo bym chciał coś jeszcze robić. Unlock, open. Tylko tak jedna rzecz na starcie. Jeszcze. To chętnie bym zabrał panią Shackleton na górę. A, myślałem, że ją włożysz do szafy. Nie tak. Carry. Bo jeśli byłyby rzeczywiście otwarte drzwi, to ktoś by mógł ją łatwo znaleźć. A ja bym tego nie chciał. Niech się prześpi w swoim łóżku. Albo przy swoim łóżku. O, teraz jej nikt nie znajdzie. Schowamy sobie jeszcze jej kolegę. Razem do jej pokoju. W drugim domu raczej będzie problem, bo oni tam nie wchodzą, nie wychodzą sobie aż tak. Więc to sobie po prostu zrobimy w ten sposób. Okej. Okay. Niech będzie w ten sposób. Dobrze, mamy przejrzane troszeczkę domów. Teraz mamy jeszcze kolejne rzeczy do przejrzenia, tak jak chociażby dom tutaj. Szczęście bądź nieszczęście, ja będę musiał się jakoś tu przespać w tym domku którymś. Myślę, że w tym szybciej to zrobię. Weźmiemy sobie je na najwyższe piętro, żeby nie było problemu, tak na pewno. Bo chciałem pokorzystać sobie z ich domków na spokojnie. Więc ty pójdziesz sobie po prostu do pokoju tego, a najlepiej jeszcze do tego rogu. Okej, dzięki. Jeszcze jedna osoba. Strasznie fajne jest to, że muchy nad nimi, powiedzmy, siedzą i wiemy, że oczywiście wtedy już nie ma z nimi problemu. A, bo ona była jeszcze piętro wyżej, tutaj. W pokoju obok. O. Dzięki, chodź. No, jakbym zrobił unconscious, to mógłbym sobie tu przejrzeć wszystko, ale potem nie mógłbym tu wracać. Dlatego to sobie po prostu tak robię. Bom, dzięki. No. Zamkniemy wam drzwi kulturalnie. Tu zamkniemy drzwi, tu zamkniemy drzwi, tu zamkniemy drzwi.
Zamkniemy sobie okno i my tu będziemy spać, właściwie ja. A my do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy dalej szperać po domkach, dalej wykonywać zadania. Mam nadzieję, uda nam się wręczyć obydwa ubrania. Tamtą osobą, którą wycaliśmy. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!